Mastodon to w ostatnim czasie chyba najszybciej rozwijająca się platforma społecznościowa na świecie. Wszystko przez to, że ludzie uciekają od Twittera zarządzanego przez Elona Muska i szukając alternatywy natrafili na tagą. I na tym etapie, kiedy wpiszemy w Google na przykład, czy w inną wyszukiwarkę słowo Mastodon, znajdziemy rzeczywiście link do medium społecznościowego, na którym prawdopodobnie nie będziemy w stanie założyć konta. Wszystko przez to, w jaki sposób Mastodon jest zbudowany i w dzisiejszym materiale wyjaśnię Wam właśnie, jak założyć konto na Mastodonie, a dokładniej na jednym z przykładowych serwerów, bowiem Mastodon nie działa tak jak inne social media. Nie możemy wejść na główną stronę Mastodona, bo takiej po prostu nie ma. Mastodon jest trochę jak Discord czy Reddit, który składa się ze wielu serwerów o różnej tematyce, o różnym przeznaczeniu, ale w przeciwieństwie do Reddita i Discorda, gdzie zakłada się po prostu jedno konto na cały serwis, tutaj zakładamy konto na pojedynczych serwerach, więc chcąc skontaktować się z innymi ludźmi na Mastodonie, niekoniecznie na tym jednym serwerze, ale ogólnie musimy się po prostu na początku przypisać do jednego wybranego serwera. Jak to zrobić? Już Wam pokazuję. Jeżeli wpiszemy w Google hasło Mastodon i przejdziemy do pierwszego wyniku, natrafimy na podstawowy serwer społeczności Mastodon. Gdy jednak będziemy chcieli założyć tam konto, okaże się, że jest to niemożliwe. Strona zasugeruje nam wybranie innego serwera i skieruje do ich wyszukiwarki. Niestety, ta jest bardzo uboga i raczej nie posłuży nam do znalezienia czegoś sensownego. Jednym z najpopularniejszych serwerów Mastodona w Polsce jest ten pod adresem 10.10.10.pl i to na jego przykładzie pokażę, jak założyć konto. Mając już wybrany serwer, musimy zrobić dwie rzeczy. Po kliknięciu na przycisk Załóż konto, zaakceptować regulamin, następnie wpisać własne dane, w tym nazwę profilu i hasło i potem już wystarczy tylko i wyłącznie czekać na mail potwierdzający aktywację naszego konta.